Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studio naszej telewizji sądeckiej jest ze mną pan Sławomir Kmak, dyrektor szpitala w Krynicy Zdroju. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Mamy chyba, możemy tak powiedzieć, że sytuacja związana z tą trzecią falą koronawirusa zdaje się uspokajać. Mieliśmy taką informację całkiem niedawno o tym, że wojewoda małopolski zdecydował o odmrażaniu, czy tam polecił dyrektorom szpitali o tym, aby odmrażali łóżka covidowe. Jak to wygląda w Krynicy, w szpitalu w Krynicy? Istotnie widzimy, że ta trzecia fala bardzo istotnie spowolniła, czy opada, i bardzo dobrze, bo patrząc już z tej rocznej perspektywy, ta trzecia fala chyba była najcięższa. Przynajmniej w szpitalu w Krynicy. Mieliśmy największą ilość pacjentów. Ci pacjenci najciężej przechodzili tą chorobę. No i długa ta fala była, ponieważ prawie półtora miesięczna. Natomiast od zeszłego tygodnia, zgodnie z oczekiwaniem pana wojewody, my rozpoczęliśmy likwidację łóżek covidowych i przyjmowanie do szpitala pacjentów również już na zabiegi planowe, więc jeszcze przed tym 4 maja, kiedy NFZ i pan minister Niedzielski zachęcają do odmrażania zabiegów planowych. Od zeszłego tygodnia w 100% pracuje oddział chirurgii ortopedyczno-urazowej i tam zlikwidowaliśmy 10 łóżek covidowych. Od 4 maja zaczyna pracować w 100% chirurgia ogólna, więc już też będziemy zapraszać pacjentów do zabiegów planowych, ale też nie będzie jakby kłopotu z zabiegami ostrymi. A od 10 maja już zaproponujemy, i taki mamy plan panu wojewodzie, pozostawienie tylko 14 łóżek covidowych na oddziale chorób wewnętrznych. No i 4 łóżek respiratorowych, dlatego że one są dzisiaj zajęte i myślę, że tutaj przynajmniej przez najbliższe kilkanaście dni niestety pacjenci na te łóżka będą zajmować. Natomiast to też nie wygląda tak, że ta fala nam się skończyła, pacjenci nam się odcięli. Są dni takie, kiedy mamy jedno albo w ogóle przyjęcia pacjentów z COVID-em, ale zaskakują nam takie dni jak wczoraj, gdzie było 5 pacjentów przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, więc widać, że jednak są jeszcze pacjenci w domach, którzy opóźniają wizytę w szpitalu i wzywają sądeckie pogotowie ratunkowe dopiero jakby w ostatnim momencie. I tutaj apelujemy, że jeżeli ktoś jednak ciągle czuje się troszeczkę gorzej czy słabiej, to żeby nie czekać, a dać nam szansę na wcześniejszą pomoc. Wspomniał pan o tych zabiegach, do tego wzywania pogotowia i do tej próby w jakiś sposób ratowania się i trafiania do szpitala w odpowiednim momencie, jeszcze wrócimy, ale 2 słowa na temat tych zabiegów. Jak sobie logistycznie radzicie z tym? No bo rozumiem, że te fale koronawirusa, które wstrzymywały gdzieś planowe zabiegi, które powodowały, że pacjentów namnażało się pewno, tak? I oni teraz będą czekać, czy to jakiś limit przyjęć jest zwiększony? Jak to wygląda? Planujemy uruchomić dodatkowy zespół operacyjny w szpitalu i tak to będzie funkcjonowało cały maj, a pewnie i kolejne miesiące też, bo mamy sporo do nadrobienia. I będzie to wyglądało tak, że każdy z oddziałów zabiegowych ma swoją dedykowaną salę operacyjną. Jeżeli tylko nam się uda troszkę powiększyć zespół anestezjologiczny, to wówczas i chirurgia ogólna, i ortopedia, i ginekologia, i położnictwo będą posiadają odrębną salę operacyjną, więc zwiększenie zespołu, który będzie pracował, większa ilość lekarzy i pielęgniarek spowoduje to, że tych zabiegów będziemy dziennie mogli wykonać o kilka, 6-8 więcej. To naprawdę jest widoczne, jeżeli chodzi o ilość pacjentów, którzy czekają w kolejce, dlatego że tygodniowo daje nam to kilkanaście operacji więcej, co powoduje, że ta kolejka naprawdę w istotny sposób zaczyna się skracać. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o całą logistykę, przygotowanie pacjenta do zabiegu, na pewno pozostanie z pacjentami i z nami jeszcze jakiś czas ta dodatkowa trudność, że testujemy pacjentów przed zabiegiem. To dzisiaj mogę powiedzieć, jest przede wszystkim dla bezpieczeństwa samego pacjenta i innych pacjentów, którzy z nimi są na salach chorych potem w czasie hospitalizacji, dlatego że
Personel szpitala w większości jest wyszczepiony i tutaj czujemy się w miarę bezpiecznie. Natomiast, tak mówiłem w poprzednim pytaniu, odpowiadając za poprzednie pytanie, pojawiają nam się te ogniska zupełnie niespodziewanie w różnych miejscach, więc na pewno chcemy mieć pacjenta z pewnym ujemnym wynikiem genetycznym badania na COVID. No i ta trudność niestety, czyli takby dodatkowej wizyty jeszcze dzień wcześniej w szpitalu w Krynicy w celu pobrania wymazu, pewnie z nami pozostanie i tutaj z jednej strony dziękując za cierpliwość pacjentów, że jednak przychodzą do tych wymazów wcześniej, też proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, że no, to w związku z tym, że do tej odporności zbiorowej jeszcze pewnie nam daleko, to taka procedura będzie utrzymana. A proszę jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat szpitala tymczasowego w Krynicy, bo przecież taki szpital funkcjonował, nie wiem czy funkcjonuje nadal. Funkcjonuje nadal, on dzisiaj jest zmniejszony do jednego modułu, bo w szczycie pandemii mieliśmy uruchomione dwa moduły, czyli 56 łóżek. Nie było tych zachorowań na tyle dużo, żeby ten drugi moduł uruchamiać w 100%. Natomiast tam maksymalne obłożenie, jakie mieliśmy, to było 27 pacjentów, więc już byliśmy na granicy. Teraz w szpitalu tymczasowym przebywa 18 pacjentów. No i zobaczymy, jeżeli do końca maja tych pacjentów nie będzie, to pewnie tak jak poprzednio od decyzji pana wojewody będzie zależało, czy szpital przejdzie w stan pasywny, czy już będzie na tyle dobra sytuacja epidemiczna, że szpital tymczasowy jakby zakończy swoją działalność. No teraz w tej trzeciej fali on spełnił naprawdę istotną rolę, bo gdyby nie szpital tymczasowy, to mielibyśmy szpital w Krynicy pewnie w 80% covidowy, a tak nie było. Rozumiem, że to są te lżejsze przypadki, takie o takim łagodniejszym przebiegu, tak, w tym szpitalu tymczasowym? Czy to nie ma takiego podziału? Lżejsze, natomiast porównując to z drugą falą i z jesienią, to byli pacjenci zdecydowanie w dużo poważniejszym stanie. Jeżeli w jesieni w szpitalu tymczasowym, to faktycznie były takie stany, gdzie ci pacjenci radzili sobie sami, tylko przy wsparciu tlenem, przy oddychaniu, to teraz mogę powiedzieć, że był to pełnowartościowy oddział chorób wewnętrznych tam naprawdę z osobami, które wymagały hospitalizacji, a dwa, tam bardzo dużą pracę wykonali skierowani do nas pracownicy fizjoterapeuci ze szpitala wojskowego, dlatego że oni bardzo dużo pomagali tym pacjentom, jeśli chodzi o sposób oddychania, o rehabilitację od razu, także jeśli chodzi o pacjentów, którzy tam przebywali, no to jeszcze mieli jakby dodatkową opiekę fizjoterapeuty. Wspomniał Pan o tym, że ta trzecia fala szpitalowi w Krynicy mocno dała się we znaki. No zresztą chyba opinia publiczna generalnie takimi informacjami, no nie powiem, że była karmiona, ale takie informacje do nas docierały także, czyli po pierwsze, że ten przebieg koronawirusa, COVID-19, bo tak się ta choroba nazywa, jest dużo poważniejszy, dużo cięższy i dużo osób przechodzi go po prostu gorzej, wymagając bardziej zaawansowanej pomocy. I dwa, że do szpitali trafiają ludzie młodzi, a wcześniej no jednak dominował taki pogląd, że to jest i choroba, i śmiertelność większa wśród osób, powiedzmy, po 70 roku życia. Skąd się to wzięło? Nie wiem, za późno trafiamy do tego szpitala, czy młodzi ludzie lekceważyli po prostu i się zarażali częściej? No bo trudno tutaj mówić na początku tej trzeciej fali, że już mieliśmy jakiś skutek szczepień, bo to chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie, bo wtedy te szczepienia dopiero się zaczynały. Znaczy, jeśli chodzi o pacjentów w wieku 70+, to istotnie, tu mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że szczepienia już zaczynaliśmy widzieć. Dlatego, że sporo osób trafiało do szpitala, na oddział chorób wewnętrznych chociażby, z innymi schorzeniami i to już były osoby po szczepieniu i one nie chorowały. Mieliśmy kilka osób w szpitalu po pierwszej i drugiej dawce, ale te osoby też faktycznie przechodziły to zakażenie bardzo, bardzo łagodnie i to bardziej byli w szpitalu dlatego ze względu na wiek, niż ze względu na to, że mieli COVID-a. Więc tutaj ci, którzy z seniorów zdążyli się zaszczepić w styczniu, w lutym, na początku marca, faktycznie sporo zyskali, jeśli chodzi o uniknięcie zagrożenia zachorowaniu w trzeciej fali. Natomiast jeśli chodzi o osoby młode, to zdecydowanie było zbyt późne zgłaszanie się do szpitala. To czasami
To już był taki ostatni dzwonek. No i parę przypadków mieliśmy takich, że niestety zakończyło się to bardzo smutno, bo raz jakieś choroby współistniejące, a tutaj z tego, co mi mówili lekarze, co obserwowali, takim dużym obciążeniem na przykład była nadwaga u młodych osób, że osoby młode, które no w jakiś sposób miały problem z wagą, to bardzo ciężko te zachorowania przechodziły, więc czas zgłaszania się do szpitala tutaj był naprawdę, naprawdę istotny, a nawet jeszcze wcześniej czas zgłoszenia się do szpitala czy do lekarza, do jakiejś diagnostyki i takiego bezpośredniego kontaktu, bo przecież my też nie wszystkie osoby do szpitala przyjmowaliśmy. To nie było tak, że każdy, kto zgłosił się na izbę przyjęć, był automatycznie przyjmowany do szpitala. Sporo osób było badanych, diagnozowanych u nas przez lekarzy na izbie przyjęć. Jeżeli taka osoba, czy młoda, czy starsza, była bezobjawowa albo miała te objawy bardzo skąpe, to trafiała do izolacji domowej albo do izolatorium w Krakowie, bo my też kilkanaście osób do izolatorium wysłaliśmy. Natomiast te osoby przynajmniej były już po bezpośredniej rozmowie z lekarzem, po takim bezpośrednim badaniu, nie przez telemedycynę czy jakieś inne nowoczesne metody technologiczne, natomiast były zbadane i miały określoną jasno ścieżkę postępowania dalszego. Co robić, jeżeli może się wydarzyć jakiś kolejny etap tej choroby? Ja się zastanawiam, na ile tutaj winę ponosi właśnie, tak jak pan wspomniał, ta telemedycyna. Bo no jednak diagnozować pacjenta przez telefon może być sprawą trudną i ciężką. Czy to też nie jest tak, że po prostu te osoby trafiają za późno, bo pewien etap, kiedy powinny trafić, zostaje przegapiony? No myślę, że tak. To albo w wielu przypadkach, nie wiem, niechęć do pójścia do lekarza, na zasadzie traktowania tej choroby jako zwykłego przeziębienia czy jakichś innych schorzeń. Natomiast no cóż, no telemedycyna pewnie z nami zostanie i pewnie jest jakimś rozwiązaniem medycznym, które będzie stosowane w kolejnych latach. Natomiast wydaje mi się, że tu przede wszystkim trzeba znaleźć jakiś złoty środek i tutaj doświadczeniu lekarza rodzinnego będziemy zawdzięczać to, czy ta usługa w postaci telemedycyny potem przez nas będzie oceniana jako prawidłowa czy nieprawidłowa. Myślę, że to są jednak miesiące i lata jeszcze pracy, żeby wypracować tutaj takie procedury, które będą działały odpowiednio, a też no, kwestia otwartości pacjenta, który będzie temu lekarzowi rodzinnemu przez telefon chciał powiedzieć dokładnie to, jakie objawy czy jakie schorzenia posiada i na ile będzie sam w stanie zidentyfikować u siebie wszystkie te objawy, o które lekarz rodziny będzie pytał. No właśnie, ale nie myśli pan, że to jest trochę przerzucanie odpowiedzialności na pacjenta? No bo trudno, żebyśmy się sami diagnozowali. Wszyscy gdzieś podlegamy jakiejś tamtej digitalizacji życia publicznego i ja przyjmuję te argumenty, bo my też to widzimy w szpitalu, w poradniach na przykład, że faktycznie wiele takich przypadków, gdzie dotyczy to rzeczy prostych, też lekarze rodzinni swoich pacjentów znają, prawda? Więc jeżeli to jest kwestia przedłużenia recepty czy innych tego typu czynności, to faktycznie można to załatwić przez telefon. No i nie ma sensu fatygować się do poradni. Natomiast w przypadku, kiedy lekarz rodzinny nabiera podejrzeń, to jestem przekonany, że na pewno takiego pacjenta poprosi, żeby jednak stawić się do przychodni, bo trzeba poddać tą przynajmniej jakiejś diagnostyce takiej bezpośredniej przez lekarza rodzinnego. Mówię, to pewnie będzie się docierało, doskonaliło i niekoniecznie musi być to rozwiązanie złe, natomiast no, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem i takiego systemu informatycznego na pewno nikt na świecie nigdy nie wymyśli. Jeśli chodzi o dzieci, bo otrzymywaliśmy również takie informacje w trakcie tej trzeciej fali, że z jednej strony gdzieś dominuje pogląd, że dzieci przechodzą bezobjawowo zakażenie koronawirusem, a z drugiej strony informacje ze śląskich szpitali, w których nie było miejsc na pediatrii, bo były pełne dzieci. Łóżka były zajęte. Do Was trafiały dzieci z COVID-em? Tak, trafiały dzieci. Teraz w tej trzeciej fali było to przynajmniej kilkanaście dzieciaków, które trafiły do nas z COVID-em. W większości te dzieci trafiały do szpitala Żeromskiego w Krakowie, no bo taka jest procedura, że w przypadku dziecka to
co do zasady każda wątpliwość jest rozstrzygana w ten sposób, że dziecko podlega hospitalizacji. I mieliśmy takich przypadków kilkanaście. No teraz trafiają nam się też dzieciaki z tym zespołem PIMS, czyli po covidowym i no i pewnie tutaj przyszłość pokaże, czy będzie tych przypadków więcej, mniej, ale no na pewno jeśli chodzi o dzieci, to czujność jest tutaj bardzo wskazana, zwłaszcza dla rodziców. Czy to są takiego jednego typu objawy powikłania? Mam tu na myśli na przykład tak jak w przypadku osób dorosłych, powikłania neurologiczne, pulmonologiczne, czy nie? Czy to jest jakieś szerokie spektrum tych powikłań, takie nieswoiste? Bardzo szerokie. Tutaj mamy takie typowe i gorączka, i biegunki, i jakieś zupełnie rozchwiane wyniki badań, które nie są standardowe. Zdarzają się też jakieś kłopoty neurologiczne, więc no to są takie rzeczy, które zdecydowanie wymagają pomocy specjalisty. A jeśli chodzi o osoby dorosłe z powikłaniami, jeszcze przed tą trzecią falą miałam okazję rozmawiać tutaj z przedstawicielem szpitala specjalistycznego w Nowym Sączu i pani rzecznik przekazywała, że łóżka w szpitalu są zajęte właśnie głównie przez osoby z powikłaniem pokovidowym. To chodziło o oddział chorób wewnętrznych, o pulmonologię, o neurologię. Czy wy macie takie same doświadczenia, jeśli chodzi o szpital w Krynicy? Dokładnie tak samo to wygląda. To jest na co sama powinniśmy populacja, zwrócić prawda? Uwagę? Gdzie powinna nam się w którym momencie zapalić czerwona lampka? Jeżeli czujemy jakiekolwiek problemy z oddychaniem, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z sercem, prawda? No, czujemy, że to serce, nie wiem, nam łomota, że to nie jest coś, co 3, 5, 6 miesięcy temu było standardowe. Jeżeli mamy duże osłabienie i ono nie mija, ciągle czujemy się osłabieni. Jeżeli zauważamy u siebie jakieś problemy neurologiczne, które wcześniej nie występowały, nie wiem, niestandardowe bóle głowy, których nie mieliśmy, a teraz są i często się powtarzają, więc takie rzeczy, które nam się w poprzednim okresie nie zdarzały, myślę, które jesteśmy w stanie no, bardzo łatwo zdiagnozować, prawda? No, bo każdy z nas mniej więcej pamięta, jak się czuł 2, 3, 4 lata temu. Lat nam aż tak bardzo nie przybyło przez 2 lata, żeby nam się też pojawiały jakieś takie choroby związane z wiekiem, więc to są rzeczy, które należy na pewno wymagają diagnostyki. I żeby nie skończyć tak pesymistycznie, to powiedzmy coś optymistycznego, czyli 3 ludzie chętnie się szczepią, bo wiemy, że szpitale jednak przodują, jeśli chodzi o liczbę osób wyszczepionych. Jak to u Was wygląda? Bardzo chętnie i tutaj ja wczoraj gdzieś wyczytałem w mediach elektronicznych, że nareszcie rusza punkt szczepień masowych w Nowym Sączu. Dla nas to jest fantastyczna wiadomość. Nie dlatego, żebyśmy w jakiś sposób nam pacjenci z Nowego Sącza przeszkadzali, natomiast zwyczajnie potrzebujemy tutaj lokalnie pomocy, dlatego że my mieliśmy takie dni w szpitalu w Krynicy, gdzie 70% pacjentów szczepionych to byli mieszkańcy Nowego Sącza. Więc zapraszamy oczywiście, jeżeli ktoś jest zapisany do nas i te 30 czy 35 km mu nie przeszkadza, jeżeli trzeba dojechać do Krynicy, więc oczywiście zapraszamy i nikogo z tej kolejki nie usuwamy. Natomiast my wczoraj podaliśmy 10-tysięczną dawkę w szpitalu w Krynicy, więc zakładając, że zaczęliśmy chyba 4 stycznia i na początku tej szczepionki było niedużo, tych dawek, to teraz ta praca jest naprawdę niezwykle intensywna. Obecnie szczepimy w granicach 200 osób dziennie, więc tydzień to jest 1400 osób. Oczywiście ważna jest chęć pacjentów i my mamy dzisiaj zajęte listy z zapisami do 10 czerwca. Także do 10 czerwca po te około 200 osób dziennie będzie szczepione. To już są osoby zapisane. To już są osoby zapisane. Bardzo dobrą wiadomością jest też to, że widzimy, że sporo POZ-ów zaczyna szczepić bardziej intensywnie, bo też widzimy ruch w zapisach. Jak marzec i luty to było tak, że jak ktoś się zapisał, no to już on u nas był. Teraz widzimy, że te osoby gdzieś rezygnują, czyli ktoś inny ich zaszczepił. Czasami dzwonią, że zostałem zaszczepiony gdzie indziej, ale nie ma potrzeby, my to widzimy w systemie, że ktoś się zaszczepił gdzie indziej, bo nam ucieka z listy.
Mamy nadzieję, że dostęp do tej szczepionki będzie coraz bardziej powszechny i z tą powszechnością będzie też przybywało pacjentów do szczepienia. No ja za chwileczkę jadę do Starego Sącza, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odbierał nasz drugi masowy punkt szczepień prowadzony przez szpital w liceum ogólnokształcącym na sali gimnastycznej. Tam według naszych planów będzie przygotowane 4 stanowiska. Jeżeli tylko będzie szczepionka, chcemy tam szczepić do 1000 osób dziennie. Mamy doświadczenie ze szpitala w Krynicy, wiemy jak to robić, więc jeżeli tylko będą pacjenci, to w dogodnych też dla pacjentów godzinach, bo my chcemy kumulować jak największą ilość szczepień. Piątek po południu, sobota, niedziela, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, wymówki, że nie dostał urlopu, że nie trzeba, że kolejki. Więc chcemy te dni wolne od pracy wykorzystywać w jak najszerszym zakresie. Zapraszamy wszystkich do szczepień. To nie jest żaden kłopot dla żadnego pracownika szpitala w Krynicy, czy też Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, bo wspólnie z nimi będziemy ten punkt szczepień tam prowadzić. Czekamy, mamy nadzieję, że to, co zostało nam zaprojektowane przez pana wojewodę, czyli 2100 szczepień na tydzień, w miarę szybko będziemy w stanie osiągnąć. Jeśli chodzi o terminy, to rzeczywiście one są szybkie. Nie wiem, na ile to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, natomiast ja się rejestrowałam w tym tygodniu i powiem, że już na przyszły tydzień były miejsca i to na tą najbardziej popularną szczepionkę, bo można sobie w systemie szczepionkę wybrać. Serdecznie dziękuję za wizytę w studio, za tą rozmowę. Moim widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.